11 listopada 1990 roku. Panie, ja jestem, wypocznij we mnie. Całe niebo przepełnia radość, to co nazywacie niebiańską szczęśliwością w całej jej pełni. Córko, gdyby dusze wiedziały, jak cudownie jest żyć w Bogu, żadna z nich nie potępiałaby się tak łatwo. Chyba że wybrałaby potępienie jak Judasz. On wybrał drogę potępienia, choć moje serce pogrążało się w smutku za każdym razem, gdy widziałem jak czynił nowy krok, oddalający go ode mnie, chociaż modliłem się za niego, chociaż moje oczy wyczerpały się od łez z jego powodu. Otwarłem przed nim tyle dróg prowadzących do mnie, którymi mógł iść. Jednak gdy tylko wszedł na jedną z nich, natychmiast z niej schodził, gdy uświadamiał sobie, że to ja otwarłem ją dla niego. I tak do grzechu dorzucił bunt, gromadził w sercu przekleństwa na mnie swego Boga, gdy uświadomił sobie, że moje królestwo nie było królestwem ziemskim, w ziemskiej chwale. Zamknął serce, przeciął nasze więzy i natychmiast oddalił się ode mnie. Jego wyczucie tego, co jest sprawiedliwe, a co niesprawiedliwe, zostało zaciemnione i zaczął służyć władcy mocarstwa powietrza. Dziś pytam chorych, jak pytałem chorego przysadzawce Betesta: czy chcesz wyzdrowieć? Mogę cię natychmiast uzdrowić, a całe niebo rozraduje się i będzie to świętować. Moja łaska jest darmowa, przyjdź więc do mnie, taki jaki jesteś. Uzdrowię cię duszo, abyś mogła dzielić moje królestwo i żyć we mnie, swoim Bogu.